Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił w miniony piątek 25 września przetarg na utrzymanie kompleksowego systemu informatycznego ZUS, czyli mówiąc kolokwialnie na utrzymanie systemu informatycznego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, praktycznie największego w tym kraju systemu informatycznego, który zajmuje się obsługą 25 milionów klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, emerytów, rencistów, świadczeniobiorców ogólnie rzecz biorąc, także płatników składek, czyli przedsiębiorców oraz osób ubezpieczonych. Niewątpliwie dla rynku usług informatycznych jest to bardzo łakomy kąsek. Szacujemy wartość kontraktu na 4 lata w granicach 600-700 milionów złotych. Przetarg jest dwuetapowy. Ogłaszamy go tak naprawdę na 2 lata przed pełnym przejęciem odpowiedzialności za utrzymanie kompleksowego systemu informatycznego, bo umowa z obecnym wykonawcą wygasa nam dopiero na jesieni 2017 roku, ale już dzisiaj ogłaszamy ten przetarg, żeby za rok wybrany nowy wykonawca mógł powoli zaznajamiać się z tym systemem i przez rok go tak naprawdę przejmować, w pełni się go nauczyć i go w ciągu roku przejąć. Postępowanie jest dwuetapowe. W pierwszym momencie, to jest teraz te najbliższe 60 dni, należy złożyć wniosek. Wszystkie firmy zainteresowane składają wniosek o udział w postępowaniu. Jeżeli spełniają kryteria formalne, które ogłosiliśmy na naszej stronie, są kwalifikowani na tak zwanej shortliście do kolejnego etapu, w którym to ogłaszamy już specyfikację istotnych warunków zamówienia i wtedy to ci pozostali w walce o to zamówienie muszą złożyć konkretne oferty. Mówimy o nowym przetargu i w tym przetargu będzie najprawdopodobniej stawał także dotychczasowy wykonawca. To nie jest tak, że my definitywnie prowadzimy jakąś grę, żeby kogoś wyeliminować z rynku. Nie. Otwieramy się na konkurencję. Liczymy, że konkurencja, tak jak konkurencja w każdej dziedzinie, zdecydowanie pomaga choćby cenowo, ale może to wygrać zarówno nowy wykonawca, jak i wykonawca, który jest dotychczas. Kryteria są tak sformułowane, żeby ten przetarg był przetargiem konkurencyjnym. Stąd też liczymy, że zgłosi się kilku wykonawców. Kto wygra? No ten, kto złoży najlepszą ofertę. Takie warunki brzegowe, dosyć istotne, które należy spełnić, to między innymi 3 usługi utrzymania. Wykonawca, potencjalny wykonawca, oferent musi nam przedstawić 3 swoje usługi utrzymaniowe, które dotychczas świadczył, w tym jedna usługa utrzymaniowa przynajmniej na 30 milionów złotych. Dodatkowo firma, oczywiście co do zabezpieczenia finansowego, musi mieć w dyspozycji lub przynajmniej zdolności kredytowe na 80 milionów złotych i przychód, roczny średni przychód ze sprzedaży na rynku swoich usług na poziomie 300 milionów złotych. Oczywiście wykonawca potencjalny musi nam przedstawić grupę 88 osób, zespołu 88 specjalistów, dokładnie wymienionych z roli, których to ról sobie życzymy w tym przetargu, żebyśmy my jako Zakład Ubezpieczeń Społecznych mieli pewność, że potencjalny wykonawca dysponuje kadrą, która będzie w stanie zajmować się utrzymaniem kompleksowego systemu informatycznego ZUS. Kryteria oceny, to też jest ważne dla rynku, podzielone są tak naprawdę na 3 kategorie. Jedno to jest cena, drugie to jest jakość wykonania zadania, bo w tym przetargu będziemy kazali potencjalnym wykonawcom wykonać zadanie, a także koncepcję przejmowania odpowiedzialności za utrzymanie KSI. Kryterium ceny to jest 60%, kryterium jakości wykonania zadania to jest 30% i kryterium koncepcji przejęcia utrzymania KSI to jest 10%. Przetarg został ogłoszony w piątek po południu, stąd trudno jeszcze mówić o zainteresowaniu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych liczy, że minimum 3 firmy staną do tego przetargu. Stąd też na pewno konkurencyjność chcemy, żeby tutaj była dochowana. Ile firm stanie ostatecznie? Zobaczymy. Na pewno dużo firm przez ostatnie lata, można powiedzieć, nauczyło się Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Są firmy, które
uczestniczą w tak naprawdę w wykonywaniu usług przy rozwoju kompleksowego systemu informatycznego, bo tu musimy powiedzieć, że tą działkę mamy podzieloną. Jedno to jest utrzymanie kompleksowego systemu informatycznego, drugie to jest rozwój tego systemu. Stąd też te firmy tu są, uczą się kompleksowego systemu informatycznego. Ogólnie rzecz biorąc, dzisiaj na rzecz ZUS-u usługi wykonuje około 160 firm. Wśród tych firm są giganci rynku europejskiego, światowego, stąd też na pewno zainteresowanie takim przetargiem będzie. Oczywiście mogą też zgłaszać oferty konsorcja.